lubisz latać samolotem w ogóle? No, mam starszy podjazd i co więcej, muszę ci powiedzieć, że jestem za tym, żebyśmy klaskali jak ląduje się. Ja jestem nawet za tym, żeby klaskali po starcie dobrym. Fajnie, w ogóle żeby taka atmosfera rodzinna była. W końcu jak się zabijemy, to wszyscy. Tak. Ja uważam, że powinna być jakaś taka atmosfera jak między ten. Zgadza się. Jak pilot mówi, że jest turbulencja, to też trzeba klaskać. O, I to tak wtedy wiesz. Inny dżingiel powinien być. Inny na turbulencję. O, jaki? O. O, tak, aha, ty pokazywałeś. Myślałem, że akceptujesz klaskanie. Nie, nie. Ma być o. Ale do czego dążę? Widoki piękne i przelatujesz czasami nad różnymi państwami, miastami. Wiesz, że ja w stanie jestem ocenić po tych widokach oczywiście, jeżeli jest taka możliwość. Ale mamy na myśli taki widok, że jeszcze nie podchodzisz do lądowania. Nie, trochę tylko wyżej. Taki, no. Jestem w stanie ocenić zamożność danego regionu. Znaczy ja widzę to, jak wlatujesz gdzieś do Afryki i widzisz totalne puste wybrzeże, gdzieś jakieś hacjendy, sobie myślisz, tam musiał być jakiś problem. To ja mam wrażenie, że ja po takim widoku z góry jestem w stanie mentalność ludzi określić. Poważnie. I teraz powiem ci, raz, że historię kraju jesteś w stanie określić, ale mentalność. Na przykład jak lecisz nad rejonem obok Belgia, Holandia, no to widzisz, że ci Holendrzy ułożeni, bo te domki z góry to tak wiesz, ciach, 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 mimo że też depresyjny kraj, przepraszam, kraj, a Belgia to już taki trochę bałagan życiowy, takie wiesz. Ale ludzie wrzucają starty z samolotu? Takie są świry? Starty, lądowania, chyba wszystko wrzucają. Nie wiem po co. Ale... Czyli następną rzecz mamy niezałatwioną. Co jeszcze mieliśmy nie załatwić? Preset. Ja to bym coś zeżar. Wiemy, właśnie. To idziemy zaraz już.